W Gminnej Bibliotece Publicznej w Fili na Podlesiu 20 marca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu z legendą po świecie. Tym razem dzieci wybrały się do orientalnej Japonii. Świeża inicjatywa wymyślona w bibliotece. Do tej pory każda filia sobie działała we własnym zakresie, natomiast w tym roku szkolnym, czyli od właściwie października zeszłego roku, prowadzimy wszystkie filie, czyli Łęki, Bielany, Nowa Wieś i my prowadzimy ten sam cykl zajęć, to się nazywa z legendą po świecie. Ten cykl ma na celu przybliżyć dzieciom i jakieś ciekawostki z różnych krajów egzotycznych, mniej lub bardziej, i legendy przybliżające kulturę. Dzisiaj będzie Japonia. Jeszcze Japonii nie było, były Chiny. Była Gruzja, była Wielka Brytania i dużo innych państw. Dzisiaj będzie Japonia, kraj kwitnącej wiśni. W trakcie zajęć uczestnicy wzięli udział w prezentacji multimedialnej. Poznali nowe słowa w języku japońskim, wysłuchali legendy oraz spróbowali się zmierzyć z trudną japońską sztuką składania papieru origami. Tutaj nasz cykl wygląda tak, że zawsze zaczynamy od powtórki z poprzednich zajęć. Ostatnio był Madagaskar, dzieci będą dekorować baobab, który tam leży. Potem będzie prezentacja multimedialna, którą robimy na zmiany z dziewczynami z innych filii. Potem będzie legenda, powtórka, a potem dzieci będą robić origami.